Ale wiesz, że w przypadku mojego wyjazdu tam podpisywanie wyjazdu. W dniu dzisiejszym odbywają się ćwiczenia, które raz w roku na zarządzenie starosty powiatu kamiennogórskiego są organizowane. Ćwiczenia powiatowych służb, inspekcji i straży. Dzisiaj przyjęliśmy w założeniach, w wariancie ćwiczeń taki element, mianowicie wspomaganie pompowni zapory bocznej, zapory Bukówka. Z uwagi na to, że z doświadczenia, jakie w ubiegłym roku mieliśmy, wynikało, że ta zapora przy intensywnych opadach deszczu była maksymalnie obciążona. Wiemy, że te opady oczywiście były bardzo intensywne i tak często te opady się nie zdarzają. Niemniej jednak wyciągnęliśmy z tego wnioski i postanowiliśmy wspomóc tą zaporę boczną przy pomocy siły środków Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Po prostu pompy ochotników i strażaków zawodowych wspomagały pompy zainstalowane w zaporze bocznej tego zbiornika. Jakie sekcje w tym brały udział? W tych ćwiczeniach brały udział sekcje Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej, brał udział Państwowa Straż Pożarna z Jeleniej Góry, Oddział Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Jeleniej Góry, Policja, która tutaj również intensywnie miała swoje zadania polegające na zabezpieczeniu mienia. I oczywiście służby powiatowego i gminnych centrów zarządzania kryzysowego. Powiem tylko tak, że z założeniami tych ćwiczeń było, oprócz tego, że wspomagamy tą pompownię, to również musieliśmy realizować zadania związane z ewentualnym zatrzymaniem się pracy pomp i koniecznością ewakuacji mieszkańców z terenów zagrożonych zalaniem. I to zadanie właśnie spoczywało na gminnych centrach i powiatowym centrum zarządzania kryzysowego. Zabezpieczały tereny wyewakuowane policja, ponieważ zawsze przy takiej okazji zdarzają się osoby, które chcą skorzystać i zagarnąć jakieś mienie. No i oczywiście te służby, które realizowały zadania, a więc Wodne Ochotnicze Pogotowie, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, no i nasza Państwowe Ochotnicze Straże Pożarne, które swoimi pompami wspomagały te działania. Możemy powiedzieć, że ćwiczenia udały się, oprócz tej pogody, co teraz tak pada. Tak, ćwiczenia udały się. Powiem tak, że ta pogoda, która właśnie w tej chwili występuje, to są warunki naturalne przy tego typu zagrożeniach. Zagrożenie powodziowe to intensywne opady deszczu. I one właśnie na naszych ćwiczeniach dzisiaj zagościły, także mamy praktycznie scenariusz niemalże autentyczny. Tu może wydało ją dalej do przodu, wiesz? Co? Tak, zaraz ją damy do przodu. Dawaj. Wiesz co mego? Linkę ratowniczą. Ona tak będzie chyba Panowie, inwencja leży po waszej stronie. 13, tu 11 odbiór. 13. Mam rozumieć z tego, co obserwuję, że woda poszła. Tak, wystartowaliśmy właśnie. Zrozumiałem.
Proszę kontrolować stan wody w tym zbiorniku. To wiem, że macie do dyspozycji rękawy powodziowe, tak? Czy były one sprawiane? Te rękawy powodziowe? Czy ktoś przywiózł rękawy powodziowe? Nie? Tak. Jakie oni jest długości ten rękaw? Krzeszów ma. 15 metrów. Stój, Walencja! Stój, mam usta psa! Stój! Stój! Ubezpieczam? Macie nitkę, ja wchodzę. Ja będę wypychał. Maciek do steru, Junior w środek, ja dostaję przy... Dostajesz? Thank you.
Już na noszach, jest transportowana do punktu medycznego przez grupę GoPro. Zrozumiałem, przekazuję informacje na sobie kierowania. Bez odbioru, a ponton płynie, znaczy łódka płynie po nurka.